Niekiedy pojawia się potrzeba uruchamiania naszej strony internetowej działającej na WordPressie, no nie tylko zresztą, no ale akurat my koncentrujemy się na WordPressie, lokalnie, czyli na własnym komputerze. Czy to laptop, czy to desktop, nie ma znaczenia. Instalujemy odpowiednie oprogramowanie i działamy. Dzięki czemu możemy właśnie na swoim komputerze stworzyć stronę od początku do końca, będąc niezależnym, całkowicie niezależnym od zewnętrznych dostawców usług hostingowych. I dopiero gdy strona jest gotowa, możesz ją przerzucić na serwer produkcyjny. No i właśnie na tym filmie pokażę Ci jeden ze sposobów na uruchomienie takiego środowiska na Twoim własnym komputerze. Ja nazywam się Krzysiek, kanał Jak Zrobić Stronę. Serdecznie zapraszam Cię do jego subskrypcji, także poniżej kliknij w przycisk subskrybuję i nie zapomnij o dzwoneczku powiadomień, aby otrzymywać informacje o nowych filmach, które będę publikował. A my przechodzimy do naszego tematu. Jednym z bardziej popularnych, jeśli nie najpopularniejszym oprogramowaniem do stworzenia środowiska, takiego środowiska, lokalnego środowiska do pracy z własną stroną internetową, jest XAMPP. Być może słyszałeś, być może słyszałaś. To jest strona właśnie tego oprogramowania. Z tego poziomu można je pobrać. Jak widzisz, mamy zarówno dla Windowsa wersję, jak i dla Linuxa, no i również jest dla systemu OS X. Więc w zależności od tego, na jakim systemie pracujesz, możesz pobrać odpowiednią wersję i na bazie tego oprogramowania uruchomić środowisko do pracy. Ja jednak nie będę Ci pokazywał tego oprogramowania. No, tak jak powiedziałem, jest to niezwykle popularne narzędzie, więc materiałów na ten temat znajdziesz w sieci mnóstwo. Natomiast ja chciałbym Ci pokazać oprogramowanie stworzone stricte pod kątem właśnie WordPressa, ponieważ XAMPP nie jest nastawione tylko na WordPressa. To jest, powiedzmy, uniwersalne środowisko. Natomiast ja szukałem narzędzia, które pozwoli mi skrócić czas jakichkolwiek działań, które muszę podejmować związanych z konfiguracją, z instalacją, w sytuacji, gdy właśnie korzystam z WordPressa, gdy chcę uruchomić stronę działającą na WordPressie. No i znalazłem takie oprogramowanie, znalazłem takie środowisko, a nazywa się ono po prostu Local. Spójrz, to jest strona tego projektu. Poniżej znajdziesz link, więc możesz kliknąć, pobrać to oprogramowanie. Dostępne tak samo jak XAMPP, dostępne jest bezpłatnie, więc nie płacimy kompletnie nic, ani złotówki. Pobieramy, korzystamy. W tym miejscu mamy przycisk do pobrania, klikając możemy wybrać dwie wersje. No tu nie mamy Linuxa, tak więc jeżeli pracujesz akurat na Linuxie, no to jakby nie ma specjalnie wyjścia, jeżeli chciałbyś wybierać pomiędzy jednym a drugim rozwiązaniem, no to XAMPP akurat, no, tylko i wyłącznie. Tutaj, jeżeli chodzi o lokal, możemy uruchomić to oprogramowanie na Macu i pod Windowsem. Spisujemy swoje dane, klikamy przycisk pobierania, tak, i całe oprogramowanie będziemy mogli zapisać na swoim dysku, a następnie uruchomić proces instalacji. Proces instalacji nie jest w żaden sposób skomplikowany. Tak jak każde oprogramowanie, które instalujesz u siebie na komputerze, uruchamiasz instalatora, dalej, proces się kończy, możesz pracować z aplikacją. No i teraz jak ona wygląda? Spójrz, wygląda w taki oto sposób i to, co właśnie jest też, mi akurat bardzo się podoba, to interfejs, który jest niezwykle czytelny, minimalistyczny. Ja to bardzo, bardzo, bardzo lubię. No i teraz, aby uruchomić naszą stronę na WordPressie, od razu właśnie na WordPressie, nie musimy nic robić poza kliknięciem tak naprawdę w ten przycisk i podaniem paru danych podstawowych związanych z instalacją. No więc tworzymy stronę, wpisujemy jej nazwę, Moja strona, powiedzmy, moja strona, dalej w opcjach zaawansowanych moglibyśmy zmienić adres, taki domyślnie zostanie wygenerowany lokalnie i pod tym adresem będzie funkcjonowała strona, z którą można będzie pracować. Dalej mamy ścieżkę do folderu, w którym będą ulokowane pliki, no i jeszcze mamy blueprinta, czyli to jest jakby gotowe środowisko naszej strony, z tym, że my takie środowisko wcześniej musimy przygotować. Chodzi o to, że można stworzyć jakąś stronę, dorzucić do niej rozmaite rozszerzenia, dodatki, która będzie fundamentem na przykład do pracy z innymi stronami w przyszłości. Wtedy możemy sobie zapisać niejako taką templatkę i w tym miejscu później wybrać. Automatycznie będziemy mieli to środowisko już bardziej rozbudowane i też zaoszczędzimy sporo czasu. No tu jako, że mamy świeżą instalację tego oprogramowania, to w zasadzie nic nie możemy wybrać. Nic nie możemy wybrać. Więc przechodzimy dalej. Kontynuujemy. No i teraz ustawienia. Preferowane
PHP 7.2.9, Web Server Nginx plus Varnish i MySQL 5.7. Czy coś takiego nam wystarczy? Ja myślę, że wystarczy. Spokojnie nam wystarczy. Gdybyś chciał, oczywiście można przejść do sekcji z kustomizacją, wybrać sobie PHP 7.3, wybrać sobie na przykład Apache albo Nginxa, zmienić wersję MySQL-a. Ale my zostawiamy tak, jak jest domyślnie. I idziemy dalej. Kontynuujemy. Teraz wprowadzamy nazwę użytkownika, czyli login i hasło administratora naszej strony, która za chwilę zostanie uruchomiona. Więc wpisujemy. Oczywiście nadajemy, więc to nie jest tak, że tu już jest jakiś administrator, który istnieje. Czyli wpisuję jakiś login, hasło. OK. E-mail, który jest tworzony też lokalnie, zostawiamy, nie musimy tego zmieniać. I pytanie, czy to będzie strona działająca jako multisite, czy nie. No to też od Ciebie zależy, czy chcesz, czy nie. Dobrze, dodajemy stronę i w tym momencie całość jest konfigurowana. W sytuacji, gdybyś wybrał taką kustomizację, tak jak mieliśmy przed chwilą, czyli PHP 7.3, czy jakieś tam inne byśmy opcje sobie wybrali, no to w tym momencie pobierałyby się te wszystkie składowe naszego środowiska, całość by była instalowana, więc to pewnie by potrwało może jakieś 2-3 minuty, też w zależności od tego, jakie szybkie będzie łącze. Natomiast no, myśmy wybierali tą podstawowe, standardowe, więc tutaj za wiele do pobrania nie będzie. Lada moment powinniśmy mieć całość skonfigurowaną i gotową do pracy. No i właśnie, widzisz, już mamy to środowisko gotowe. Czy chcesz zezwolić aplikację na wprowadzanie zmian w tym urządzeniu? No chcemy, ok. Więc całość nam się teraz konfiguruje. Środowisko gotowe, w tym momencie trwa instalacja już WordPressa. Zwróć uwagę, w tym miejscu mamy ikonkę, która informuje nas, że coś się dzieje. To samo w tu poniżej mamy dodawanie WordPressa. Więc musimy teraz chwilę poczekać cierpliwie i będziemy mogli za chwilę już pracować z naszą stroną. Będziemy mogli zalogować się do panelu administracyjnego, będziemy mogli przejść naszą stronę, instalować wtyczki i tak dalej. Całe środowisko, wszystko co jest nam potrzebne do pracy od razu mamy gotowe. Proszę bardzo, całość jest zainstalowana. Całość jest zainstalowana. Moja strona, wszystkie dane związane właśnie z tą stroną, dane dotyczące bazy danych, dane dotyczące SSL i tu co jest ważne, to, co jest ważne w tym miejscu, możemy lokalnie uruchomić sobie certyfikat SSL. Możemy go oczywiście autoryzować, tak żeby nie było problemów, by tam przeglądarka nam nie wyrzucała jakieś komunikaty z ostrzeżeniami. I normalnie strona będzie mogła funkcjonować właśnie przy wykorzystaniu certyfikatu SSL. Tylko będziemy musieli jeszcze w panelu administracyjnym strony dokonać małej zmiany. Za chwileczkę do tego przejdziemy. No, aby przejść, tak, tutaj mamy mile hook. Mail Hoga mamy i gdybyśmy przeszli, widzisz, od razu nam się też stworzyła jakby skrzynka mailowa. Tą, którą przed chwilą uruchomiliśmy w trakcie instalacji, tam był podawany adres. To nie chodziło o to, żeby podać jakiś adres nasz zewnętrzny. To jest adres wewnętrzny, więc tu będziemy też mogli testować wszystkie powiadomienia, wszystkie maile, jakie będą przychodziły, jakie będzie WordPress wysyłał do nas jako administratora strony. Dobrze, wracamy do naszego panelu administracyjnego i przechodzimy właśnie do strony. Zobaczmy, jest strona uruchomiona? Jest, działa. Backend, admin, no to musimy się zalogować. Więc logujemy się i zaraz zobaczymy. Jest, wszystko działa poprawnie. Tyle co widać, mamy wszystko w języku angielskim. Więc jest jeden drobiazg, który trzeba poprawić. Przechodzimy do ustawień ogólnych. I w tym miejscu możemy zmienić domyślny język z angielskiego na polski. Proszę bardzo, język polski. Dodatkowo to, co sugeruję, zwróć uwagę, w tych dwóch polach te dwie wartości wykorzystują protokół HTTPS. A to oznacza, że nasza strona nie pracuje wykorzystując certyfikat SSL. Więc jeżeli docelowo na Twoim serwerze będzie działał certyfikat SSL, pamiętaj, żeby w tym miejscu też sobie to od razu zmienić. Później będzie po prostu dużo łatwiej. Więc dopisujemy po prostu literkę S. Dopisujemy literkę S. I tu pamiętajmy, że spokojnie możemy to zrobić, ponieważ lokalnie mamy też zainstalowany certyfikat SSL. Dobrze, więc to mamy wprowadzone. Język polski jest. Zapisujemy zmiany. I zaraz zobaczymy. Będziemy musieli się jeszcze raz zalogować. Ale już widać, że jest w języku polskim. Krzysiek, hasło, logujemy się, tak, język polski, wszystko działa jak należy. No i teraz załóżmy, pracujemy z tą naszą stroną i chcielibyśmy udostępnić gdzieś podgląd, bo załóżmy, że robisz tą stronę nie dla siebie, ale robisz ją dla swojego klienta.
chciałbyś, żeby klient ją zobaczył w trakcie pracy, normalnie co musiałbyś zrobić, co musiałabyś zrobić? Wszystko przerzucić właśnie na serwer gdzieś produkcyjny, który będzie dostępny z sieci i tam odesłać swojego klienta. Proszę bardzo sobie zobaczyć. Natomiast w przypadku, gdy korzystasz z tego oprogramowania, można to zrobić w dużo prostszy sposób. Spójrz, w tym miejscu u dołu mamy live link. W momencie, kiedy go aktywujemy, generuje się link. I teraz wystarczy go skopiować, wysłać swojemu klientowi i on będzie mógł zobaczyć tą stronę, pobierając ją bezpośrednio z twojego komputera. Taka fajna rzecz, bardzo przydatna. Oczywiście w każdej chwili możesz to wyłączyć i wtedy automatycznie też link przestanie działać. Klient nie będzie mógł obejrzeć tej strony. No ale to pokazuje ci jako, myślę, ciekawostkę, która może się w niektórych sytuacjach przydać. No dobrze, więc teraz tak, wracamy do naszej strony. Mamy ją przygotowaną. Zaraz jeszcze tylko sobie odświeżymy. Przejdziemy do panelu administracyjnego. OK. No i załóżmy, że coś byśmy w niej zmienili. Wygląd, motywy, zmienimy na szybko jakiś motyw. Weźmiemy nawet jakikolwiek stąd, z backendu, znajdziemy pierwszy z brzegu, proszę bardzo. Chciałbym, żeby ta strona wyglądała troszeczkę inaczej, bo zaraz spróbujemy przerzucić ją na serwer docelowy. Na serwer docelowy, na serwer zewnętrzny. Teraz pokażę ci właśnie, w jaki sposób to zrobić. W porządku, motyw mamy zainstalowany, aktywujemy go i zaraz zerkniemy tylko, czy coś zmieniło się, jak chodzi o widok naszej strony. Podgląd strony, no tak, jest inny, widać, że coś się zmieniło. No i teraz załóżmy, że to jest już nasza gotowa strona. Wiadomo, że nie będziemy jej teraz robić, bo to zajęłoby nam znacznie więcej czasu. Natomiast zakładamy, że to jest strona, która jest gotowa, chcemy ją przerzucić na serwer docelowy. I teraz to, co można zrobić, to oczywiście standardowo skopiować pliki, wyeksportować sobie bazę danych i to wszystko wrzucić. I to wszystko wrzucić na serwer, później jeszcze przejść do sekcji związanej z konfiguracją, zmienić adresy URL. No również trzeba by było prawdopodobnie wejść do bazy danych i wszędzie, gdzie funkcjonuje stary adres URL, czyli ten lokalny, moja strona lokal. Wszędzie trzeba by go było zamienić na adres serwera produkcyjnego, czyli twoją zapewne domenę. Więc z tym jest troszeczkę już zabawy. Ale oczywiście można to uprościć, więc już pokazuję ci, w jaki sposób to zrobić. Przechodzimy jeszcze raz do backendu, przechodzimy do kokpitu, wtyczki, dodaj nową i zainstalujemy wtyczkę, przy pomocy której wykonamy paczkę z backupem. I już pokażę ci, też jest to stosunkowo świeża wtyczka WP Vivid. Więc no, warto z niej skorzystać, dlatego że ma bardzo duże możliwości, a jest całkowicie dostępna bezpłatnie. To nie jest tak jak w większości wtyczek, które służą chociażby do, które tego typu funkcjonalności zapewniają, gdzie masz podstawowe okrojone możliwości dostępne za darmo, natomiast wszystko co więcej to już ok, ale wersja Pro. A ta wtyczka póki co nie ma wersji Pro. Producent no, tutaj informuje, że wszystko co jest dostępne w tej chwili w ramach tej wtyczki będzie cały czas dostępne bezpłatnie, a ma już ta wtyczka całkiem sporo możliwości na tym polu. Dobrze, czekamy aż nam się zainstaluje, aktywujemy i pokażę ci po kolei, jak to wszystko sobie ustawić, jak taką kopię wygenerować, jak później taką kopię przerzucić na zewnętrzny serwer i jak ją odtworzyć, jak tą stronę przenieść na serwer produkcyjny. Ok, wtyczka jest zainstalowana, aktywujemy i zaraz przejdziemy, utworzymy kopię bezpieczeństwa. No i mamy tu oczywiście wiele różnych opcji związanych z konfiguracją, więc to jeżeli będziesz chciała, też link poniżej, zainstaluj sobie tę wtyczkę, zobacz jakie ma możliwości związane z tworzeniem kopii bezpieczeństwa twojej strony. Natomiast my ją wykorzystamy w tym momencie tylko i wyłącznie po to, żeby przerzucić tą wersję lokalną naszej strony na serwer produkcyjny. No więc pobieramy sobie bazę danych i pliki, czyli tworzymy backup i no i musimy w tym momencie chwilę poczekać, aby ten backup się utworzył. Kopia została utworzona, więc możemy w tym momencie przejść do jej pobrania. Z tego poziomu, w tym miejscu możemy zerknąć. To oczywiście, jeżeli będziemy mieli tych kopii więcej, pojawi się więcej. Natomiast my mamy jedną, jedyną, więc klikamy w przycisk pobierz i pobieramy, zapisujemy naszą kopię lokalnie na własnym komputerze. OK, paczka nam się pobrała, w tym miejscu widać, że ją mamy, w sekcji pobrane, powinna być, tak, jest, to jest nasza
paczka. I za chwilę spróbujemy z niej odtworzyć naszą stronę. Więc przechodzimy na serwer produkcyjny. To jest strona zainstalowana na serwerze produkcyjnym. Czysta instalacja WordPressa. Więc to, co jest ważne, trzeba WordPressa po prostu tam zainstalować. Ale nic więcej nie trzeba robić. Wystarczy zainstalować totalnego golasa. OK, więc jest zainstalowany. Przechodzimy do backendu. Ja już też zainstalowałem tę wtyczkę. Może schowamy to. Też jest ta wtyczka zainstalowana. WPVV Backup. Przechodzimy do sekcji odtwarzania. I w tym miejscu przełączymy się na zakładkę Upload, czyli prześlemy naszą wygenerowaną paczkę właśnie na serwer produkcyjny. Więc przechodzimy do sekcji Pobrane i musimy znaleźć tą naszą paczkę. To jest ta strona. OK. No i teraz musimy chwilę poczekać, aż ona prześle się na serwer. No, może być różnej wielkości, prawda? Możesz tam mieć troszeczkę, no nawet sporo, niż tylko troszeczkę plików graficznych i ona może trochę ważyć. Więc musisz poczekać cierpliwie, aż załaduje się na twój serwer. W momencie, gdy plik zostanie poprawnie przesłany na nasz serwer produkcyjny, wówczas możemy odtworzyć z niego stronę, którą wcześniej stworzyliśmy u siebie na komputerze. W tym celu wystarczy kliknąć w przycisk Restore, no i wybrać odpowiednią opcję, czyli odtwórz i zamień oryginalną domenę na tą domenę twoją produkcyjną, czyli tą oryginalną domenę w tym sensie, że to jest ta domena działająca na środowisku lokalnym, w środowisku lokalnym. I właśnie to należy zaznaczyć. Klikamy w przycisk Restore, zatwierdzamy. No i teraz musimy po prostu cierpliwie poczekać, aż cały proces się zakończy. Gdy to się stanie, otrzymamy oczywiście stosowne powiadomienie, że proces odtwarzania został zakończony pomyślnie. Zatwierdzamy i teraz możemy sprawdzić. No akurat zostaliśmy wylogowani, ale możemy przejść na naszą stronę główną i proszę bardzo. Jest, to jest strona, którą stworzyliśmy na naszym serwerze lokalnym. Na naszym serwerze lokalnym. I w taki prosty sposób możesz pracować lokalnie na swoim komputerze, a później, gdy już skończysz pracę, gdy już strona będzie gotowa, albo przynajmniej będzie na takim etapie swojego rozwoju, że chcesz ją już udostępnić na zewnątrz swoim klientom, wówczas instalujesz odpowiednie rozszerzenie, tak jak w naszym wypadku mieliśmy WPVV. Tworzymy kopię bezpieczeństwa na serwerze lokalnym, czyli na tym naszym środowisku lokalnym, a później paczkę przerzucamy na serwer produkcyjny i tam przy wykorzystaniu tego samego rozszerzenia odtwarzamy całość i strona jest gotowa od razu do pracy. To wszystko. Dziękuję Ci serdecznie za uwagę. Zapraszam oczywiście do subskrypcji i do zobaczenia w przyszłym filmie.